Witam Was serdecznie. Uznałem, że to miejsce to dobry punkt do zaczęcia drugiego gruzińskiego cmentarnego odcinka. Jesteśmy teraz w części Gruzji, która nazywa się Sfanepia. A w dole widzimy miasto Mestia. Jest to region bardzo charakterystyczny z powodu tych wież, które widzicie. Kiedyś w średniowieczu pełniły one funkcje obronne. Dzisiaj mają one wartość raczej już tylko turystyczną. Oczywiście znajdujemy się teraz na Kaukazie. Powiem Wam szczerze, że jest to bardzo ciekawy region. Te zwierzęta chodzą tu zupełnie wolno. Gdzieś mają swojego właściciela, ale spokojnie od niego się oddalają i zawsze wiedzą, gdzie wrócić do domu. Widać, jak nosem przetrącają kamienie, żeby spod nich coś tam sobie wyżerać. Sama Mestia, pomijając fakt tych pięknych kaukaskich szczytów oświetlonych ostatnimi promieniami słońca, jest już dzisiaj raczej miastem bardzo turystycznym. Widzicie, jest tu spory ruch. Krowy, które widzieliście też w Gruzji na drogach, widuję często. I tak naprawdę miasto to przypomina już bardziej nasze Zakopane, chociaż jest nieco mniejsze. Ale pod kątem ruchu turystycznego to jest coś podobnego. Tam jeszcze zobaczcie wieża. A tu po prawej stronie główny obiekt dzisiejszego filmu, czyli cmentarz. Co prawda nie stary, ale też się przez niego trochę przejdziemy. Góruje nad nim również kolejna wieża. Taka brama prowadzi na ten teren. Po popchnięciu normalnie się otwiera. I jesteśmy na bardzo zarośniętym terenie gruzińskiego cmentarza. Bardzo zaskakujący jest fakt, że jest on taki zarośnięty. Dla mnie przynajmniej. Poza tym, zobaczcie, tutaj jest postawione wino. To ma jakiś związek z gruzińskim zwyczajem upamiętniania zmarłych, chociaż ten temat udało mi się zgłębić na razie słabo. Cmentarzyk jest bardzo mały. Jadąc przez wsie i bezdroża gruzińskie, widuje się cmentarze dosyć często. To znaczy, są one raczej małe, ale gęsto rozsiane. Co warto zauważyć, jesteśmy w tym momencie jakieś 200 metrów od rynku. Tu zobaczcie grób chłopca. Cały jego wizerunek, nawet w zwykłej takiej bluzie, zwykłym stroju na tle gór, możemy zobaczyć. Tutaj krzyż. Tu widzicie, jest tak, jest mniej więcej zablokowane wejście. Chyba na ten sektor się nie będę pchał. Tu zobaczcie pokrzywy. Niby jest to cmentarz, o ta nawet jaka wysoka, niby jest to cmentarz używany, a jednak no eksploracja pozostawia wiele do życzenia. Dalej nagrobki, także olbrzymie pokrzywy, jakieś kwiaty wielkie, dzikie, chwasty w zasadzie. W miarę możliwości będę musiał popytać, dlaczego tak to wygląda i jak w Gruzji ma się sprawa cmentarzy. Chyba że, no bo patrząc po datach, to te groby nie są bardzo stare.
Tam zobaczcie, jakie potężne drzewo, do którego nie wydaje mi się, że da się w ogóle dojść. I też charakterystyczne, że te groby są takie prostokątne, otoczone metalowymi płotami. Tu chyba jakieś groby będą świeże, albo bardzo stare, ciężko powiedzieć. I trzeba przyznać, tu też zobaczcie jakieś butelki, ciekawe czy również na napoje, czy na coś do mycia na grobków. Chociaż tam wisi na przykład kubeczek na płocie. A w tle tam zobaczcie małe krzyże w krzakach. Tu jak grób mężczyzny zupełnie zarośnięty. Te wizerunki na grobach są bardzo charakterystyczne dla cmentarzy, które tutaj mijam. Tu już założone. I taki grób mozaika, zobaczcie też kobieta ułożona z kafelków. Tam gęste bardzo krzaki. Tu zapałki, też szklanka jakaś. Zdjęcie również tam w środku. Tu także fotografia. Tam widzicie teraz bramę, taką zieloną. Miejsce bardzo zastanawiające. Nie chcę, żeby to zabrzmiało niemile, ale naprawdę w Polsce są cmentarze ewangelickie czy to żydowskie opuszczone już niewiele mniej niż 100 lat temu. Ta furtka jest tak przytwierdzona do ziemi, że w ogóle nie da się tędy przejść. Spróbuję naokoło. Tak jeszcze zwróciłem uwagę, zobaczcie tu na wejściu, ten nagrobek, tu jest portret kobiety, która tu pewnie jest pochowana. Zresztą zmarła, podejrzewam, że niedawno. Tam obok groby z 2016 roku. Natomiast na odwrocie jest zdjęcie drugiej kobiety. I zastanawiam się, czy one po prostu jakby podzieliły się płytą i każda z nich jest pochowana po dwóch stronach. Ciekawa rzecz. I kończąc myśl, którą zacząłem, u nas są starsze cmentarze, dużo. 2008, tu zobaczcie. I one wyglądają przecież często dużo lepiej niż ten. Już mnie poparzyły pokrzywy. I mam nadzieję, że to są tylko pokrzywy. Nie jakieś ciekawsze rośliny. No zobaczcie, tu znowu pokrzywy wyrastają z grobu. Chyba jakiegoś żołnierza. Zmarłego w 92 roku. Tu 2016, 2019, zobaczcie. Tu nawet nie mam pomysłu, jak przejść na drugą stronę tych płyt. Do tamtej części, tu jakaś ławeczka, kompletnie zarośnięta. Tu zobaczcie taki jakby na cmentarzu żydowskim nazwalibyśmy to ohelem. Daszek nad grobem mężczyzny tam. Tutaj jeszcze duży grób, pewnie rodzinny. Tu chyba jakieś gryzania spłoszyłem z trawy. No i tak się to, zobaczcie, prezentuje. Na nasze polskie standardy wygląda to kiepsko. Charakterystyczny grób jest jeszcze tutaj. Co też zwróciło moją uwagę, to tych cmentarzy nikt oprócz mnie, tak jak jestem, nie odwiedza. Może kult zmarłych dla Gruzinów jest nieco bardziej okazjonalny niż w naszej części świata i na przykład takie cmentarze są porządkowane tylko raz do roku na jakieś święto zmarłych, co też w jakiś sposób świadczyłoby o różnicy kulturowej między nami a tym gruzińskim krajem. To wszystko w tym odcinku. Jeszcze raz w tle górująca nad cmentarzem wieża. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy, w tym te z serii cmentarzy gruzińskich.